Witajcie w naszej bajce. To na żywo od razu leci? Cześć, tak. Widzę, że masz swoją kawusię przygotowaną i jesteś. Czy to jest mój telefon? Nie. Beaty? Beaty. Tak. Beata! Beata! Telefon mamy. Beata! Telefon, dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Udało się. Ojejku! Gdyby kuska nie skakała. Tak. Co zrobiłeś? O Jezu, ludzie! Boże. Gdzie ty ten paluszek wsadziłeś? Wiesz co, wyjmowałem śmieci i. Szkiełko było. I przejechało mi tak wzdłuż kciuka, tak strasznie krwiznie. I zapinaj wczoraj... pasy, bo jeszcze już palec masz chory, to wiesz. Już ale my już lecimy teraz, tak, jesteśmy już tak, na tym. Tak, na pewno. Chciałem zapytać o tego typa. Którego typa znowu? A, takiegoś, mieliśmy niemiło. Dobra, jedźmy. Ktoś był dla ciebie niemiły? Nie, wszystko w porządku. Są tacy ludzie? Tam jak siedzi tak, taki też. Jak się denerwują. Ale miły jest. Ja się zaskoczyłem. No. Słuchaj, czy to prawda, że nie możemy rozmawiać o kleksie? Kto ci tak powiedział? Tak, takie plotki są na mieście. Nie, jest. Podobno masz takie totalne embargo i w ogóle nie można pytać. Nie, co ty, ja wiesz, to jest dla mnie fantastyczna przygoda i to było coś super, no ale jakby nie było, wczoraj była premiera Wyrwy i teraz no wiem, zakładam, że to jest taka też ten strach jakby ludzi, którzy promują swój produkt, gdzie ciężko i uczciwie pracowali i mówią, kurde tak, ale teraz jest taki czas, że tego kota jak zaprosimy tego wszyscy o tego kleksa, no tego właśnie. Kota, i tak dalej. Ja mówię, że nie ma. Nie, słuchaj, nie, dobra, to załatwmy Wyrwę, bo ostatnio z Karoliną Gruszką rozmawiałam, ona mówi... Możemy zrobić tak, że na przykład rozmawiamy o kleksie, ale co chwilę wyrywamy się z myśli. Wyrwijmy się z kontekstu. Ale mnie wyrwałaś, słuchaj. Ostatnio z Gruszką Karoliną rozmawiałam, jak wiesz, graliście w tym filmie razem. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Ja jestem zachwycony, zaszczycony w ogóle, bo jesteśmy z Karoliną w jednej agencji. I ja mówię, Karolina, kurde, kiedy my coś razem zrobimy? Ale ona mi to samo powiedziała. A, no tam, tak. Spotykam się z tym kotem na korytarzu, mijamy się tam i z powrotem. Kiedy to się wydarzy? Kiedy oni na to wpadną, że w końcu zagramy razem? Tak, ja się bardzo cieszę, że w teatrze mieliśmy raz zagrać, to nie wyszło, no ale teraz już super, nie? W ogóle, no już super. A ona mówi, słuchaj, no kot z lewej, Grzegorz Damiński z prawej, no to obaj najprzystojniejsi, uwielbiani przez wszystkie Polki. Tak, ten duet z Grześkiem, to było coś niesamowitego. No też po raz pierwszy się właśnie z Grześkiem spotkałem, to było naprawdę super. I jakoś wszyscy od wczoraj mówią, że co za duet w ogóle, Jezus, ale jak to na siebie pracuje. I to było naprawdę, ja uważam, że Grzesiek fantastycznie tam zagrał. I wyszła fantastyczna przygoda. A jeśli chodzi o Karolinę, to na pierwszej próbie, kiedy ona nie mogła przyjść, pamiętam, że mówi tak, ja mówię, cieszę się, bo wiecie, w środowisku aktorskim EKG to jest duże wydarzenie, nie? No już tak, co to za EKG, EKG? Ja mówię, to jest taka ksywa, taki nickname Karoliny Gruszki, czyli elektryzujące Karolina Gruszka, EKG w skrócie, EKG, nie wiesz, no i to ja mam EKG. No słuchaj, to rudy czort jest, to jak zaczyna, tak. Czasami rzuci mięsem, a jednak twarz anioła. Tak, oczywiście. Oczywiście miałem z nią niezły ubaw, no bo w scenariuszu jest tak, że ona ginie na początku. No właśnie chciałam cię zapytać, jak to jest możliwe, że gubisz żonę. W życiu ci się zdarzyło? Gubić żonę? No, przepada, nie ma jej, tak? Jezus Maria, w tym kontekście scenariusza, no to jest to jakby straszne zgubienie. I to było, wiesz co jest było najgorsze, że ja uwielbiam jakby dzieci, relacje z dziećmi, tak. I mam takie coś, że to zawsze jest dla mnie żywe, to znaczy nie pamiętam, oczywiście to jest czasami bywa męczące i tak dalej, ale monotonia niektórych zabaw, ale to zawsze jest żywe i jak ja mam młodych ludzi, i dwie córki w tym filmie, no to natychmiast mamy tą relację, jakby, słuchajcie, nie ma... Czy ty po prostu nie dorosłeś jeszcze? Jesteś cały czas w środku dzieckiem, to... A wiesz co, można tak powiedzieć, no, wiesz, pielęgnowanie dziecka mi... Poczekaj, aż sprawdzę, co ty piłeś. Kawę. Okay. Ja sobie rano robię kawę z chili. Myślałam, że wlewasz coś mocniejszego. Nie, co ty, ja nie nadużywam jakby napojów wszelkich skokowych. W każdym bądź razie, jak najtrudniejsze w filmie Wyrwa było takie granie takiej nieporadności ojcowskiej i to, że ja z nimi nie wiem jak zagadać i to było czasami to takie, trudne. Że jest, tu jest przerwa, mówię, zrobimy jakieś jaja, nie ma gruszki, chodźcie, nagramy film jakiś tego, tutaj robię całą masę filmików. Moje dziewczyny były, czyli filmowe córki zachwycone, a potem nagle musimy zagrać i ja mówię, że nie wiem jak z wami rozmawiać, nie? To trudne. W kleksie odbijałem. No. W kleksie miałem 20 parę dzieci. O Jezu, to byłeś w raju. Tak, i od razu ja mówię, słuchajcie, ja tutaj w ogóle pamiętam, że tak wprowadziłem takie hasło. Ja mówię, słuchajcie, pewnie nie widzieliście filmu Gladiator, ale tam jest taka scena, że na środku areny stoją wojownicy i główny bohater mówi do reszty wojowników, których nie znam, mówi,
niezależnie od tego, co wyjdzie z tamtych drzwi, musimy trzymać się razem. I tak robię cały czas na planie. Boję się. Dzieci, chodźcie tutaj. Niezależnie od tego, co oni nam zaproponują, musimy trzymać się razem. O, tak. Jezu, to przecież o te dzieciaki to będą całe życie wspominać. Wiesz co, to była fantastyczna przygoda, bo bardzo długa też, nie? Myśmy to kręcili od sierpnia do listopada, a tak naprawdę jeszcze w czerwcu były zdjęcia w Norwegii. To była bardzo długa przygoda, a Maćkowi Kawolskiemu udało się nas przenieść, jakby stworzyć tą iluzję. My naprawdę gdzieś indziej byliśmy przez chwilę i to było super, a to film jest naprawdę ciężkie. I to była taka fantastyczna przygoda, ale właśnie wyrwijmy się na chwilę. Wyrwijmy się na chwilę. No właśnie, duży ekran. Z tego tematu. Nie, bo weekend, już dzisiaj jest piątek, więc ludzie w weekend pewnie zaplanują sobie wyjścia do kina. Fajnie by było, gdyby poszli na twój film. Tak, bardzo. Po to tu przyszedłeś, tak? Tak, w sensie promocji spotkania. Tak, oczywiście, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na film Wyrwa, bo do teraz trwają dyskusje, jak do końca to określić, bo film równocześnie trzyma w napięciu. Maciuk napisał przepiękną muzykę, taką odzwierciedlającą thrillerowaty charakter bohatera. Są też takie momenty, kiedy myśmy z Grześkiem byli na planie i... No i tak było, Bartek, to jest za grubo, nie? To jest za ryzykowne, a Bartek mówi, zachęcam was do tej zabawy, ja wiem, jak to zmontować, jak to zrobić. I okazało się to, nie wiem, w moim mniemaniu, to jest oczywiście kwestia indywidualnej wrażliwości, ale no bardzo czymś fajnym, bo ludzie na filmie, na którym naprawdę się wzruszają i to nie jest tak, że ktoś chciał być miły, to jest masowe, ludzie się naprawdę na tym filmie wzruszają, również wybuchają gorącym, szczerym śmiechem i to mi się podoba, ja uwielbiam taki film. Ty mówisz Bartek, a tu chodzi o Bartosza Konopkę. Tak, Bartek Konopka, który był drugim reżyserem przeskazanym na plusa i od tamtej pory się zastanawialiśmy ciągle, kiedy się spotkamy, jak to będzie. Pamiętam, że ja tam o wszystko pytałem, ja nic nie wiedziałem, co się robi, z czym się je film, a Bartek był chyba studentem jeszcze wtedy i też byliśmy takimi młodymi chłopakami, co tam zastanawiali się, jak zagrać jakąś kwestię. Coś się zmieniło? Nie. Wiesz co, wielka jest przyjemność w tym, że mijają dwie dekady. I dalej jest tak samo? I kurde, przychodzi doświadczony reżyser z własną wizją, szanowany przez przecież Bartek. Nominowany do Oscara był swojego czasu. Super rzecz. Nie? I jest też znany z tego, że jest empatycznym reżyserem, człowiekiem, tak, który wprowadza życzliwość na planie i jest taki też z głębokim namysłem. Nie? To jest naprawdę czysta przyjemność pracować z tym człowiekiem. No i super. No widzisz, to spotykasz często takich burowatych, gruboskórnych gadów? Wiesz co? GG tak zwane? Gruboskórny gad. No tak, to wiesz, GG jest dobrym określeniem, aczkolwiek to jest też taka, wiesz, osobna kategoria reżyserzy, nie? Że tam oni mają różne wrażliwości, jakby to naprawdę każdy ma swój styl, oni też jakby... Swoje wizje. Czasami przez nie ciężko się przebić po prostu, tak? Wiesz co, ja mam... To zależy też, co w aktorze siedzi. Jeżeli w aktorze jest takie ego, że ja wiem lepiej... Co siedzi? Wiesz co, ja mam... Ja mam bardziej to tak wytłumaczone i zrozumiałem, że to mi przynosi taką jakąś zawodową efektywność, że ja się nie upieram przy swoim. Jakby ja to tak rozumiem w swojej pracy, że ja muszę zaproponować to, co według mnie wydaje mi się optymalne i byłoby super, gdyby tak było. Reżyser mówi, ja to mi się kłóci, to mi się nie podoba, ale to z kolei jest fajne i tak dalej. I jakby ja nie mam czegoś takiego, że muszę bronić swoich pozycji. To jest po prostu takie wrzucone na stół, bo też mam świadomość, że jakiś jest pomysł dobry i atrakcyjny i na przykład reżyserowi się nie podoba, to przecież ten pomysł ze stołu ciągle zostaje w mojej głowie i on może być wykorzystywany za 3 prace, za 4 prace, bo to jest coś, tak, jest synchronizowane ze mną, ale nie mam czegoś takiego, że się biję o swoje, kłócę się i tak dalej. Nie, bardziej się zastanawiam, jak się dogiąć do wizji reżysera, czyli jakby, chcesz tak, to będzie trudno. Weźmy kota, nie bierzmy go, on jest ten awanturujący się. Nie, to ja nie. To nie mam. Wręcz jak jest na przykład taka sytuacja sporna i obok jest jakaś gwiazda i coś jej właśnie nie pasuje, to zauważyłem, że często moja obecność się nie opłaca. No bo ja się nie przyłączam do tego tłumu lamentującego, nie? Widziałeś te kampery? Ja mówię, no widziałem, ale i tak ciągle jesteśmy przed kamerą, no na cholerę ci ten kamer. Czyli nie gwiazdorzysz jednym słowem. A masz podstawy już. Wiesz co, tak, ale też mam tak, że z kolei, bo ja uważam, że ta energia, która jest tu i teraz na planie, jest strasznie istotna, nie? To jest strasznie ważne, nie? Jakby, że albo wszyscy strzelamy do jednej bramki, albo jest ktoś, kto po prostu, nie wiem... To jest bardzo ważne, nie? I jakby w związku z tym myślę sobie, kurde, no oczywiście
to jest jakaś uprzywilejowana sytuacja, w której po prostu mogę poprosić kogoś o kawę, no bo w chwili, kiedy, nie wiem, ja zejdę z planu, żeby zrobić sobie kawę, no to naprawdę stracimy te paręnaście minut. Jak mówisz o tej kawie i tak sobie pomyślałam o martini. Tak. No, bo miałeś być Bondem. I co? Jaka kawa? Miałby... To co innego pije Bond? Miałem być gościem, który goni Bonda, wiesz. Tak. Dobra. Ale gdzie tam? Ile w tym prawdy? Jak to było dokładnie? Wiesz co, byłem... Jak prawda jest taka, że Danny Boy się bardzo zainteresował, wysłał, skontaktował się, poprosił o interpretację, wysłał mi strony swoich scenariuszy z oryginalnych Bondów. Widziałem, wiesz, mam takie strony, tam jego notatki. Byłem w szoku, że te sceny są o wiele dłuższe niż to, co my widzimy na ekranie. I tak sobie pomyślałem, to jest sprytne, że w zasadzie w scenariuszu mam zawartą większą ilość informacji. Aktorzy więcej grają, więcej się uczą, ale tak naprawdę później w montażu, jak sobie tniesz, to masz tą dowolność. No masz możliwości. Więc to były dłuższe sceny. Ja musiałem się przygotować według tego oryginału. Parę dni mi to zajęło. Ja się tak, przede wszystkim, żeby psychicznie, wiesz, zaskoczyć, bo tam były te takie kultowe sceny, tam nie ma wyboru i tam, wiesz, tam były takie sceny, wiesz, tu byłem zawsze ja, James, nie, coś tam. My name is James. I kurde, wiesz, takie, jak ja to robiłem, to tak się gotowałem, mówię, jaja jakieś, nie, to takie, wiesz, no, takie, to jest, to na poważnie to jest, wiesz, jakby, no, żeby przebrnąć, żeby zagrać coś takiego na serio, no to musisz też na serio w to uwierzyć i za tym idą inne rzeczy, już niebezpieczne na przykład dla psychiki. Skoro jest ta szansa i jest okazja, no to jak bardzo będziesz w 100%, jeśli do końca nie będziesz wierzyła w to, że to się może spełnić? Czyli musisz uwierzyć, musisz zrobić krok do przodu, musisz się rzucić, wiesz, na głęboką wodę. No i oczywiście tak kroki wszystkie wykonałem. I skończyło się to tak, jakimś takim szeregiem pechów, no bo w pewnym momencie było tak, że jak pojechaliśmy na zimną wojnę, Danny Boyle mówi, że czy będziesz, czy tam ludzie od niego, czy pan będzie na premierze Zimnej Wojny w Londynie? Ja mówię, tak, oczywiście, mamy tutaj te press junkety, tak, mamy tak, premierę. Tak. Mówi, w takim razie Danny Boyle postara się być na premierze, nie? I dzień po, czy w zależności od pana obowiązków promocyjnych, proponujemy kawę, nie? Tak. No ja mówię tak, no Jezu, jadę na premierę do Londynu, nie? I przy okazji takie spotkanko mam malutkie. I mała kawka jeszcze, wiesz, no. Z facetem, który zrobił, no. Wiesz, Trainspotting, Island Jack Millionaire i w ogóle... Ja mówię, no dobra. No i pierwszy dziennikarz mówi, macie pecha z tą premierą, bo dzisiaj wszyscy o Danny Boyle będą mówili. Ja mówię, co się stało? Mówi, rzucił scenariuszem, jest wielka afera. Mówi, to na tym piętrze to się w ogóle nie zdarza, nie? Ja mam takie, okej. I tak mi się, dobra, to taka historia zostanie w mojej głowie, może kiedyś coś powiem, wiesz, komuś i tak dalej. Fajnie było w sumie, wiesz, fajnie, że tam ktoś docenił. I pamiętam, że dzień później Daily Telegraph napisał, że prawdopodobnie poszło o polskiego aktora Tomasza Kota i że Daniel Craig się sprzeciwiał tej obsadzie. I to już, wiesz, ja już nie mam dostępu, bo myśmy do nich... To, co się wydarzyło wtedy, to jakaś była masakra, bo... Po prostu telefony zaczęły się urywać, dosłownie tak. Urywać, bo dzwoniły wszystkie tabloidy z Wielkiej Brytanii, jakiś fanklub z Brazylii. Nagle pamiętam, że ten agent odbiera i jakiś gość z Brazylii mówi, że jest szefem fanklubu Jamesa Bonda i pyta, czy ty trenujesz sztuki walki. Nie? Mówi, powiedz, że nie. że nie. Tak, wiesz, ale jakby, no wiesz, no też tak, wiesz, no, zaznałeś tego, wiesz, tego jakiegoś totalnego wstrząsu. Nie? Takiego... Kurde, zobacz, jak liznąłeś wielkiego świata, jak to się mówi. Wiesz co, liznąłem, ale teraz wydaje mi się, że najpiękniejsze historie będzie miał Marcin Dorociński i Piotr Hrabańczyk i trzymam za nich kciuki, bo to jest strasznie ważne. Ale to przecież nie jest tak, że to już wszystko, wiesz, było, minęło. Wiesz co, nie, ale ja mam też spokój w głowie, wiesz, bo jak ja mam tak, że jak jeździłem na próby do Tesli i miałem pytania, czy chcesz w Nowym Jorku mieszkać z rodziną, czy nie, to wierzyłem w to, no bo miałem pełne prawo i pisali o tym w gazetach i tak dalej. I wiesz, jak kolejna rzecz nie wychodzi, tam niedawno w innym programie mówiłem o Kingsmanie, nie? I tak sobie myślę, mam dosyć tego zawieszenia, bo odmawiam, rok temu w Gdyni byłem i tak mówię, kurde, przecież te filmy gdzieś, ja mówię, kurde, ani tu, nie, ani, no i kluczowa rzecz była taka, że mogłem zagrać w Dżentelmenach, a mogłem też zagrać coś gdzieś w trzecim odcinku. Super, Dżentelmena, chcesz za imprezę, Zakopane, daj spokój, Witkacy. Mam zrezygnować z tej wielkiej przygody, nie? Taka przygoda, że szok. Na rzecz tam... Wojtek Macwaldowski trochę mi opowiadał o tych przygodach. Tak, właśnie, wiesz, to było fantastyczne i tak sobie myślę, nie, bo to jest kwestia wyborów, a wszystko, co tam mnie zaniosło, powstało tutaj, nie? Ja tam uważam, że jeszcze wszystko tak, oczywiście, jak się zdarzy, to walczymy, ale ja już
ten taki luz, wiesz, taki... Krzyczą na mnie. Być, nie koniec, koniec, koniec. Ja wiem, koniec, oni tu strasznie krzyczą. No strasznie krzyczą. Tomasz Kot, dziękuję ci. Tak, Jezu, bardzo Państwu dziękuję. Zapomniałeś, że tam są ludzie. Bo ja w tym stresie już myślę, jak tu wejść, żeby oni nie, nie wysiadaj, jeszcze mamy rekomendacje kulturalne, muzyczne. Dobrze. Przepraszam. Coś mówisz? Nie, już nie. Aha. Już nie, już oni powiedzą za nas. Jeszcze teraz taka...